Janusz Kołodziej, witam i zapraszam na Sport Echo 24. Koszykarki Ślęzy Wrocław po wygranej z drużyną JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 91-51 zakończyły rozgrywki rundy zasadniczej Basket Ligi Kobiet na pierwszym miejscu. Teraz nastąpi faza play-off. Przeciwnikiem wrocławianek będzie zespół Basket 90 Gdynia. Pierwsze dwa mecze tych drużyn zostaną rozegrane w nadchodzący weekend we Wrocławiu. Piłkarki ręczne KPR-u gminy Kobierzyce przegrały z Wistalem Gdynia 21-28 w meczu 21. kolejki rozgrywek PGNiG Superligi Kobiet. Mimo tej porażki drużyna z Kobierzyc zachowała 8. miejsce w tabeli. Po zakończonym spotkaniu zawodniczki KPR-u otrzymały od swoich kibiców owację na stojąco. Fani z Kobierzyc docenili ambitną grę z jednym z faworytów do mistrzowskiego tytułu. Jesteśmy zespołem, każda pracuje na wynik. Zabrakło dzisiaj i skały, i mąki, ale pokazałyśmy, że damy radę nawet bez nich. Może wynik nie jest zbytnio, czy dla mnie korzystny, no bo 7 z wicemistrzem Polski, no to jako Beniaminek biorę w ciemno. Ale szkoda, że nie grałyśmy pierwszej połowy tak jak drugiej, tak mocno w obronie, skutecznie, a może byśmy wygrały punkt. Walczyłyśmy, dlatego ten uśmiech. Ta druga połowa jednak pokazała, że jesteśmy w stanie powalczyć i to jednak dało tą radość. Kibice są wspaniali tutaj, naprawdę. Może już w paru klubach grałam, ale tu jest atmosfera przepiękna, super się tu gra i w końcu przyszedł ten moment, koniec w sumie drugiej rundy, gdzie jesteśmy bardziej zgrane i to widać na boisku. Może nie zawsze, są zawsze jakieś tam fragmenty, które idą gorzej, no ale jak w sporcie bywa. W ostatnim meczu rundy zasadniczej Kobierzyczanki czeka trudny wyjazd do Lubina na mecz z Metrako Zagłębiem. Derby rządzą się swoimi prawami, jest dużo emocji, wiadomo, każda drużyna chce się pokazać jak najlepiej. Mam nadzieję, że powalczymy, tak, i jednak zostaniemy na tym 8. miejscu, jak na Beniaminka, uważam, że bardzo dobry. Rozkręcamy się. Mam nadzieję, że dzisiaj pokazałyśmy, że potrafimy grać z wyższymi, z lepszymi. Mam nadzieję, że urwiemy chociaż punkt w Zagłębiu i może znajdziemy na nie sposób. Derby się swoimi prawami wiążą, akurat może Beniaminek w drugiej rundzie będzie rządził na Dolnym Śląsku. Po rundzie zasadniczej nastąpi podział tabeli na zespoły walczące o tytuł mistrzowski i o utrzymanie w Superlidze. We Wrocławiu rozegrano 37. Mistrzostwa Polski Seniorów Karate WKF. Najlepszym klubem został Budokan Wrocław, który wywalczył 9 medali, w tym 5 złotych, 1 srebrny i 3 brązowe. W zawodach wzięło udział 165 karateków z 38 klubów. Tą informacją kończymy wydanie programu Sport Echo 24. Do zobaczenia.